Hejka, kochane mamuśki i wszyscy pozostali. Dziś mam dla Was filmik o tematyce pieluszkowej, czyli wszystko, co jest związane z pieluszkami. Ale najbardziej będę mówić o samych pieluszkach, jakie są rodzaje pieluszek i z jakich firm posiadałam pieluszki i co o nich sądzę. Taka krótka recenzja, bo jedna z Was mnie prosiła o taki filmik. I tak pokrótce się wypowiem o wszystkich rodzajach pieluszek. No dobrze, to zaczynamy. Pierwszą pieluszką, jaką się, na jaki temat się będę wywodzić, to są, słuchajcie, pieluszki tetrowe. Oczywiście, pieluszki tetrowe są bardziej ekologiczne, prawda, jeżeli chodzi dla środowiska, no bo nie zanieczyszczamy ich tymi jednorazowymi pieluszkami. Poza tym pieluszki tetrowe są bezpieczniejsze dla naszego maluszka z tego względu, że no są z materiału, tak, nie posiadają tych wszystkich chemikali, tych klejów, tego wszystkiego. Tylko, że powiem Wam tak, no pieluszki tetrowe są mało wygodne w tym naszym teraz, prawda, tempie XXI wieku i mało się troszeczkę sprawdzają tak w życiu. Oczywiście są na pewno zwolennicy pieluszek tetrowych, chociaż czy one są rzeczywiście bardziej ekologiczne od takich zwykłych pieluszek, no to można się tutaj rozwodzić z tego względu, że przecież musimy je w czymś prać, a bierzemy je w pralce, tak? Ja jeszcze jak tutaj w Stanach jest taki standard, że po prostu w domu każdy ma, przynajmniej tutaj u mnie na osiedlu, bo wiem, że są takie pralnie, prawda, miejskie, można też tam prać, ale są ogólnie standardy takie, że się ma pralkę i suszarkę. I teraz tak, pierzemy w pralce, zużywamy proszek, zużywamy płyn i zużywamy dużo prądu, no bo później musimy też wysuszyć w tej suszarce te pieluszki. I tak naprawdę dużo taniej wychodzą nam jednak te pieluszki jednorazowe niż pieluszki tetrowe. No i dla środowiska można tutaj polemizować, które są lepsze. Bo w jednym i w drugim przypadku jednak no troszeczkę zanieczyszczamy to środowisko. Przy jednorazowych są te pieluszki po prostu, że jako pieluszka, tak, zanieczyszcza, a przy tetrowych, no to po prostu zużywamy dużo więcej prądu, gdzie wtedy, prawda, działają elektrownie, proszku, płynów, które to wszystko też zanieczyszczają środowisko. Piszcie, co o tym sądzicie, no ale taka jest moja opinia. Ja oczywiście posiadałam na początku pieluszki tetrowe. Mogą być takie w różne takie jakieś wzorki, ja mam akurat tu w kaczuchy, albo zwykłe takie białe. I śmieszna historia z tymi pieluchami tetrowymi z tego względu, że moja mama mi je zakupiła w Polsce, przywiozła mi ich bardzo dużo, a jak wiecie, no jednak bagaże są ograniczone. Tak, powiedz, Wiktoria, co było z tymi pieluszkami? Z tymi pieluszkami było to, słuchajcie, że my chciałyśmy je wyprać w pralce przed jakby nałożeniem Wiktorii na pupkę, jeszcze jak ja byłam w ciąży, zanim Wiktoria się urodziła, i one się nam zbiegły. One są teraz już i tak dość rozciągnięte. Moja mama się później ich naprasowała, żeby one jakoś się rozciągnęły, ale to chyba nie jest po prostu takie tetrowe pieluszki, jak były kiedyś, tak jak mama powiedziała, więc piszcie, czy wy też miałyście taką podobną historię. Mama nawet miała pójść do tego sklepu, powiedzieć tej pani, która jej sprzedała, bo no, pieluszki jak na takie tetrowe to były dość drogie, więc chciała jej zwrócić uwagę, ale w końcu już machnęłyśmy na to ręką. To takie przygody na temat moich pieluszek tetrowych. Są jeszcze takie pieluszki dość teraz modne na rynku, które widziałam w sklepie, postaram się znaleźć dla Was zdjęcie, więc na pewno będzie gdzieś tutaj zdjęcie. Takie pieluszki, one już są jakby razem jako majteczki i one też są właśnie do prania, one w środku są takie wyściełane takim materiałem, a na zewnątrz są jakby takie troszeczkę ortalionowe, żeby po prostu nie przysiąkała ta pieluszka.
No też tutaj można, prawda, polemizować. No tak, takie pieluszki są drogie. U mnie kosztują gdzieś około 20 dolarów za jedną sztukę. No a wiadomo, że trzeba mieć przynajmniej z parę sztuk takich pieluszek, żeby to miało sens. No bo przecież nie pozwolimy, żeby nasze dziecko chodziło z kubką w majtkach przez cały dzień. Tylko trzeba to, prawda, wymieniać. Teraz przejdę już do pieluszek jednorazowych, bo tutaj się mogę bardziej wypowiedzieć na ten temat, bo ich właśnie używam. I ja będę Wam mówić o czterech rodzajach pieluszek. Ja sobie tutaj je przygotowałam, zaraz Wam je pokażę. I takim może moim ulubieńcem pieluszkowym są dla mnie Pampersy. Z tego względu, ja wiem, że ja słyszałam, że w Polsce te Pampersy są właśnie takie, bo już kiedyś żeśmy rozmawiały na temat Pampersów i mi powiedziałyście, że w Polsce Pampersy są bardziej takie plastikowe. U mnie właśnie te Pampersy, tak, firmowe, są właśnie bardzo takie papierowe i takie bardzo przepuszczalne powietrze. Jeszcze ani razu się Wiktorii w tym pupka nie odparzyła, chociaż nie powiem, bo ja co tylko zrobi Wiktoria siusiu czy kubkę, no to od razu jej zmieniam tą pieluszkę, więc ona nawet za długo w tej pieluszce nie jest, ale chodzi mi, że w innych były przypadki, że troszeczkę była, prawda, ta pupcia taka podrażniona, zaczerwieniona, a w tych jeszcze się nigdy to nie zdarzyło. I ja bardzo polecam te pieluszki, te Pampersy. Co jeszcze jest w nich fajnego? To też już Wam kiedyś pokazywałam. One mają taki żółty pasek. I kiedy Wiktora zrobi siusiu albo kubkę, to ten pasek się robi niebieski. Więc to jest bardzo wygodne, na przykład kiedy my lubimy dużo podróżować, to nie musimy Wiktorii, prawda, całej rozbierać, tylko wystarczy, że jej zajrzymy, zobaczymy, że pasek jest niebieski. I już, chociaż mamy później dochodzą już do takiej wprawy, ja to zauważyłam na swojej po prostu osobie, że nawet jak ja już ją po prostu trzymam, to wiem, że ta pielucha jest pełna. Marek się śmieje, mówi, weź zobacz, bo ty wiesz, tylko weźmiesz Wiktorię na ręce i od razu wiesz, że ta pielucha jest pełna. Tutaj jest oczywiście standardowo numerek, rozmiar tej pieluszki, czyli to jest trójeczka. Taki ładny taki szlaczek. W Pampersach tutaj akurat są szlaczki zawsze. Zawsze jest z bohaterami ulicy Sezamkowej szlaczek, albo się bawi jakiś, albo śpi. I co jeszcze lubię w tych Pampersach? To, że one są jednak... Mi Wiktoria podpowiada. One są jeszcze takie, że one są jakby daleko od pupki, czyli one tak jakby wiszą, więc jeżeli Wiktoria zrobi siusiu albo kubkę, to one tak jakby odseparowują te siuśki i bardzo ładnie pachną. Więc przy tych Pampersach nie czuć, kiedy Wiktoria zrobi siusiu, bo przy innych to jednak ten zapach jest taki ostry i go czuć. Kolejnymi pieluszkami są to też Pampersy, tylko te są akurat inne. To są takie na noc Pampersiki, też właśnie firmy Pampers, tak? I one są takie 12-godzinne, czyli to ma być taki komfort dla dziecka podczas snu, że te 12 godzin ma sobie przespać w tej pieluszce i nie ma tutaj jakiegoś... Ma po prostu ta pieluszka być cały czas sucha i dziecko ma sobie spokojnie spać. Powiem Wam tak, że sprawdzają się te pieluszki u nas. Też zapach jest ładny, ale jednak no, po tych 12 godzinach, nie oszukujmy się, ten zapach tych siuśków wychodzi. I też tutaj są bohaterowie ulicy Sezamkowej, ale Wiktoria przysypia całą noc już teraz, śpi do 7 rano, tak najczęściej się budzi, więc chyba działają, ale też właśnie nie ma ani odparzeń po tych pieluszkach, ani zaczerwienienia, więc dla mnie to też jest bardzo ważne.
Kolejnymi pluszkami, które chcę Wam przedstawić, to są pieluszki takie z Castco, czyli tak jakby w Polsce Makro. Duży taki po prostu supermarket, w którym się kupuje hurtowo. I to są właśnie pieluszki z Kirkland firmy. I one mają takie właśnie firmowe z Castco pieluszki. Niby w dotyku też są takie papierowe, nie są takie plastikowe, ale ja ich nie polecam, ja ich nie lubię, już mi się kończą. Właśnie po tych pieluszkach były takie jakby... Mikusia! Były właśnie takie zaczerwienienia, czasami nawet się zdarzyło dość duże odtwarzanie. Chciałam Wiktorię wziąć sobie na kolankę, bo jej się już nudziło, już się nie chciała tam bawić, tak? Zaraz tutaj się będziesz pieluszkami bawić. Proszę. Proszę. Ostatnimi pieluszkami, które chciałabym Wam pokazać, to są pieluszki Haggisy. Te akurat są z myszką Miki i z Plutem. One tak wyglądają. I powiem Wam szczerze, tutaj się nie będę nad ich tematem zbyt dużo rozpowiadać, bo to są nowe pieluszki, które chcę wypróbować, bo wiele z Was mi mówiło, że Haggisy są właśnie takie papierowe, przynajmniej w Polsce. I zobaczymy jak będą się sprawować. Nie powiem, bo cenowo są bardzo, bardzo miłe cenowo, bo my akurat żeśmy też wczoraj zakupili w Castco. I zobaczymy, jak one się będą sprawdzać. Jeżeli chodzi o Pampersy, no to Pampersy są najdroższe, ale no jak dla mnie są na razie najlepsze. To już w sumie wszystko na temat pieluch, które używamy z Wiktorią, tak, Mikusia? Tak. Ja Was serdecznie zapraszam do komentowania i pisania mi, jakie są najlepsze pieluszki w Polsce, bo bardzo mnie to ostatnio ciekawi. I do pisania, jakie były Wasze historie z pieluszkami, co polecacie. No bo jak wiecie, tutaj zaglądają mamuśki i na pewno chcą się dowiedzieć najbardziej też te przyszłe, które te pieluszki są najlepsze. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki. Pa!